Ostatnio jechałem sobie Uberem z gościem i on tak się chciał zagadać, każdy, no oni zawsze lubią gadać. Nawet jak masz słuchawki na uszach, on p***li to, nie? A ja z tobą będę gadał. I mówi, słuchaj, a czym się zajmujesz? Ja mówię, że stand-up. On mówi, kojarzę, znam, oglądałem w internecie. Ja sobie myślę, super, wspaniale, złotówa. Nie przyjdzie na żywo, nie zapłaci za bilet. I powiem wam szczerze, to tak jak ja bym do niego przyszedł i powiedział, słuchaj, wiesz co, jesteś starym kierowcą Ubera. On mówi, tak, jechałeś ze mną. Mówi, nie, ale widziałem cię, jak jechałeś z innym klientem. Tak wspaniale w zakręt skręcałeś. Stary, byłeś najlepszy. Tak to wygląda, słuchajcie. Ale najgorsze, powiem wam, że jest PKP, bo najczęściej muszę jechać z Koszalina do Warszawy, a z Koszalina do Warszawy jedzie się jakieś 70 godzin. Ja w tym czasie miałem urodziny. Tragedia, nie? Najgorsze jest to, że z Koszalina do Warszawy odjeżdża ten bardzo stary skład. Tam jest tak po prostu źle. Tam wchodzisz do toalety i tam jest po prostu dziura. Tam nie ma litości, słuchajcie. Tam podnosisz klapę i wiatr wieje w kniapę. Tam jest tragedia. Słuchajcie, 57 lat temu wysłaliśmy człowieka w kosmos, a my dalej na tory. Proszę mi to wyjaśnić. O co chodzi? Jak by wyglądał prom kosmiczny polskiej produkcji? Powiedzcie mi, naprawdę. Wszystko super nowoczesne, wchodzisz do kibla, przepraszam, pedał jest tylko, naciskasz. Czy to by kosmonautę, słuchajcie, od razu wyssało z tego kosmicznego. Byśmy byli pośmiewiskiem wszechświata, słuchajcie. Wszystkie rakiety innych krajów by latały, jak Polacy by tylko dryfowali tak z kupą zamarzniętą na tyłku. To tragedia jest. Bardzo źle. Ale są, słuchajcie, najlepsze to jest to, że PKP oficjalnie nam mówi, może za cały kraj, tylko nie na dworcu. Postanowiłam, że w nocy będę wracała BlaBlaCarem z Łodzi do Warszawy i wsiadam do tego samochodu, patrzę na człowieka, mówię do niego cześć, on mi odpowiada cześć i ja już widzę po twarzy, że wariat. No i on opowiada mi, że przez 10 lat mieszkał w Hiszpanii. Myślę sobie, wspaniale, chcę z takimi ludźmi przebywać. Cieszyłam się do momentu, kiedy mi powiedział, co tam robił. Bo powiedział, że nie wracał z tej Hiszpanii przez 10 lat, bo gdyby wrócił do Polski, to poszedłby na 12 lat do więzienia. W pewnym momencie on do mnie mówi też, rozepnij kurtkę. A ja mówię, w zasadzie to jeszcze się nie nagrzałam. Już miałam w głowie, że jednak ta kurtka jakoś mnie zamortyzuje i podczas skoku zostanie mi chociaż pół nogi. No i jedziemy dalej, jedziemy. On też miał w tym systemie zapisane, że wraca z Czech, więc ja i miał wcześniej wsiąść jakiś inny pasażer i ja mówię do niego, czy właśnie nie miał ktoś z nami jechać. On mówi, że w zasadzie to tak, ale mu się nie chciało czekać. Więc było coraz ciekawiej. No i też pytam go, co robił w Czechach, bo to w sumie takie naturalne, żeby BlaBlaCarze zapytać, kto, gdzie jedzie, po co. No i mogłam spodziewać się wszystkiego, natomiast tej odpowiedzi nie, bo on mi powiedział, że woził cyganów do Wiednia, żeby kradli. I ja mówię do niego, co to za cyganie? Czy oni nie mogą kraść w Warszawie? A on mówi, że to uczciwi cyganie i oni nie kradną tam, gdzie mieszkają. Też w tym momencie piszę SMS-a do mojej koleżanki, że być może to mój ostatni SMS w życiu, że ja nie wiem, co będzie dalej, bo nie widzę numeru rejestracyjnego auta, a koleś mi właśnie powiedział, że woził cyganów do Wiednia, żeby kradli. Na co moja koleżanka bardzo szybko odpisuje, powiedz mu, że prawdziwych cyganów już nie ma. Jechałem niedawno polskim busem. Nie wiem, czy tu oczywiście Warszawa, wszyscy zarobieni, więc nikt nie podróżuje pewnie polskim, ale niedawno Łysy, tak? Do Radomia. Słuchajcie, w polskim busie w pewnym momencie zjadłem jakiegoś lewego hot-doga. Normalna sprawa, fatality w dupie. Lecę do kibla. Jakby, nie wiem, ile sytuacja trwała, z 5-10 minut. Po wszystkim patrzę. W kabinie nie ma papieru. Nie ma papieru, nawet nie ma nic papierowego. I nie mogłem tak po prostu, wiecie, otworzyć tych drzwi tam. Ej! Ma ktoś papier? Jestem taki zeskizowany na tym punkcie, że natychmiast wyobraziłem sobie, jak ludzie wytykają mnie palcami, kiedy wychodzę. Przemykam, jakiś ojciec do córki mówi, zobacz, córeczko, ten pan f***ł. Obserwuj go, bo nie wiadomo, co może zrobić dalej. Więc mówi, nie, Boże. Więc w akcie desperacji wydobywam portfel. Patrzę, nie ma paragonu.
No nie ma nic! I jest tylko banknot 5 dych. Mówię, jeez. Nie wywalę wszystkiego w gówno. No nie. Ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że może właśnie ta sytuacja specjalnie została sprokurowana, żebym przełamał się. Wiecie, o co chodzi? Katarzis, oczyszczenie. Nie tu, tu. Katarzis. Mówię, przełamie się. Więc wziąłem 3 głębokie wdechy. Otwieram te drzwiczki. Wybrałem typa. Mówię, ej, stary! Masz może 5 dych rozmienić?